Witam Was wszystkich bardzo serdecznie i w tym filmie opowiem Wam o minitronie, który nazywa się Sign Pro 4K. Sprzęt do testów przysłała firma Banggood, której bardzo za to dziękuję. Pudełko, w którym przychodzi do nas ten dron, jest bardzo małe i skromne. W paczce oprócz drona znajdziemy naklejki, kartki z informacjami o kanałach, jakie ten nadajnik w tym dronie obsługuje, oraz paczkę z zapasowymi śmigłami, kluczykiem i paroma mało istotnymi elementami. Krótko mówiąc, w paczce poza samym dronem nie mamy nic specjalnego. Zanim przejdziemy do samego drona, opowiem Wam trochę o tym, co w nim jest takiego niesamowitego. Otóż po pierwsze jest on niewiele większy od Mobuli, o której film robiłem jakiś czas temu i link do niego znajdziecie w opisie oraz w karcie. Z tym, że w odróżnieniu od Mobuli ma naprawdę fajną ramę. Jest to już rama karbonowa, solidna, która przede wszystkim jest sztywna. Ta w Mobuli i w tych innych mini dronach niestety aż tak sztywna nie jest, przez co latanie nim nie jest aż tak dobre jak w tym przypadku. Oprócz tego w tym dronie mamy naprawdę wypasioną elektronikę. Nie będę tutaj zagłębiał się jakoś bardzo w szczegóły techniczne, ponieważ je macie wypisane na stronie, ale powiem Wam o tym, co najważniejsze. Czyli przede wszystkim mamy tutaj płytkę F7, czyli na tą chwilę z najmocniejszym procesorem, jaki dostępny jest na rynku, a poza tym ma ona dwa żyroskopy. W tej chwili większość płytek, które widziałem, które mają dwa żyroskopy, ma jedynie możliwość wyboru między jednym a drugim. Nie działają one synchronicznie. Tutaj działają one synchronicznie, co powinno zapewnić nam bardzo stabilny lot. Oprócz tego sterowniki silników, które tutaj mamy, mają BL Heli 32, czyli są to sterowniki 32-bitowe. Dzięki temu, że mamy tutaj taki flight controller i takie sterowniki silników, jesteśmy w stanie obsłużyć tutaj wszystkie najnowsze software'owe rozwiązania. Oprócz tego mamy też pewność, że jeżeli jakieś nowe w przyszłości wyjdą, to tutaj mamy na tyle dużo mocy obliczeniowej, że spokojnie ta elektronika sobie z tym poradzi i będzie jeszcze przez jakiś długi czas wspierana. Jeżeli chodzi o nadajnik obrazu, to mamy tutaj maksymalnie do wykorzystania 500 mW, co jest w zupełności wystarczający na takiego mini drona. Wisienką na torcie tego całego drona jest system Cadix Tarsier 4K. Jest to cały system kamery wraz z elektroniką, który oprócz przekazywania samego obrazu do nadajnika i do naszych gogli, potrafi ten obraz nagrywać i to nagrywać go w bardzo wysokiej jakości. Jak widzicie, mamy tutaj dwie kamery z przodu i jedna z nich służy do nagrywania obrazu w wysokiej jakości, a druga do nagrywania obrazu w niższej jakości i przekazywania go nam do gogli. Dron po wzięciu go w ręce robi naprawdę dobre wrażenie. Jest dobrze wykonany, solidny, a do tego rama jest sztywna. Niestety nie jest aż tak idealnie, ponieważ na samym początku zobaczyłem pewne problemy. Przede wszystkim slot na kartę pamięci SD jest zablokowany przez osłonę śmigła. Nie możemy tej karty po prostu umieścić w slocie, ponieważ jest ten dostęp zablokowany. Na szczęście osłony nie są aż tak sztywne jak wyglądają i możemy je palcem lekko nagiąć i wtedy tą kartę możemy umieścić. Podobnie jest z gniazdem USB Flight Controllera. Tam też musimy trochę to wszystko naginać, żeby przewód włożyć. Nie ma z tym tak naprawdę problemu, da się to zrobić, ale tak naprawdę tutaj miejsce pod te dwa elementy mogło być lepiej przemyślane. Cała elektronika tego drona, czyli zarówno flight controller, jak i elektronika odpowiedzialna za naszą kamerę, jest miękko zamocowana, także żadne wibracje nie powinny na nią przechodzić, co również powinno nam zagwarantować płynny lot. Oczywiście w takich zestawach baterii w zestawie nie ma, tak więc ja wykorzystałem tutaj baterię CNHL MiniStar 650 mAh 4S. Kupiłem dwie takie baterie, no i na nich będę przeprowadzał wszystkie loty. Sam dron bez baterii waży 134 gramy, a z baterią waży 219, także nie jest to już aż tak lekki dron jak Mobula 7. Na pokładzie mamy zainstalowany system Betaflight w wersji 3.5.7. Jest to system już dość stary, że tak powiem, ponieważ mamy już tak naprawdę wersję 4.1, ale mimo wszystko przez wielu jest to wersja nadal uważana za jedną z lepszych, także nie dziwię się, że producent się na nią zdecydował. Dron ma na pokładzie Wi-Fi, a będąc dokładnym, to Wi-Fi ma tak naprawdę system Tarsier, do którego właśnie za pomocą Wi-Fi możemy się podłączyć. Za pomocą apki w telefonie jesteśmy w stanie ustawić wszystkie parametry nagrywania tej kamery oraz jesteśmy też w stanie na przykład przejrzeć sobie nagrane na karcie pamięci pliki i pobrać je bezpośrednio do telefonu. No, nie ma tutaj za dużo co o tym gadać, zobaczmy jak to lata i jak to nagrywa.
Jeżeli chodzi o takie pierwsze wrażenie, to po założeniu gogli na głowę naprawdę byłem pod wrażeniem. Obraz, który dostarcza ta kamera, jest naprawdę ostry, wyraźny, kolory są żywe i nasycone. Niestety nie jesteście w stanie tego zobaczyć na nagraniu z DVR-u, ponieważ no, te nagrania zostawiają wiele do życzenia, ale musicie mi tutaj uwierzyć na słowo. Jeżeli chodzi o kolejne pierwsze wrażenia, to niestety soczewka w tej kamerze bardzo zakrzywia obraz i to zakrzywia go na tyle, że latając w małym pomieszczeniu robiło mi się trochę niedobrze. Poza tym przez to zakrzywienie obrazu poczucie odległości od przedmiotów jest w moim przypadku również zaburzone i o wiele ciężej było mi się poruszać blisko przedmiotów, obracać w pomieszczeniu, ponieważ zaraz pojawiała się inna ściana. W związku z tym, że mam tutaj dostęp do lepszego obrazu, no to już w kolejnych tutaj ujęciach nie będę wam pokazywał nagrań z DVR-u, tylko właśnie te nagrania zapisane na karcie pamięci. Są one w formacie 4x3, tak więc rozciągnąłem je jeszcze za pomocą takiej apki, która udaje Super View, znane z kamery GoPro. No i właśnie w ten sposób uzyskałem obraz 16:9, który już później w każdym kolejnym ujęciu będę wam pokazywał. Oprócz tego wszystkie nagrania, które wykonałem tym dronem, wykonałem w rozdzielczości 1040p w 60 klatkach. Niestety ta kamera w 4K nagrywa zaledwie w 30 klatkach, co moim zdaniem po pierwsze na loty z drona jest za mało, a po drugie nie mam nawet na czym tych 4K zobaczyć, więc nie mam też jak tego ocenić. W tym przypadku znacznie ważniejsza jest dla mnie płynność obrazu niż jego rozdzielczość, także już na takich ustawieniach przeprowadzałem wszystkie inne nagrania. W tym dronie mamy już o wiele mocniejsze silniki niż w Mobuli i tutaj śmigłami już naprawdę można coś uszkodzić, jeżeli coś by nam się wkręciło. Sam dron też jest cięższy, jeżeli się rozpędzimy i w coś walniemy, no to szansa, że coś nim zepsujemy, jest o wiele większa. No i to, że zepsujemy samego drona też. Także nie jest on aż tak pancerny jak Mobula, aczkolwiek bardzo dobrze znosił pomniejsze uderzenia, nic mu się nie działo. Te osłony na silniki są o wiele bardziej sztywne niż te w Mobuli, także pod tym względem wszystko było ok. Standardowe ustawienia tego drona są naprawdę świetne. Lata on płynnie, nie ma tutaj żadnych oscylacji i nie ma też efektu jello na obrazie, co zapewnia producent i co faktycznie jest prawdą, ponieważ no, tego efektu naprawdę nie ma, co możecie zobaczyć na obrazie. Obraz jest naprawdę niezły. Lata się tym bardzo precyzyjnie, łatwo jest go wyczuć i opanować, aczkolwiek jeżeli podobało wam się takie latanie po domu między krzesłami, no to ten dron już nie jest do tego najlepszy. Jest on trochę większy, cięższy, no i do takiego latania po domu między krzesłami wybrałbym jednak mniejszego drona typu Mobula 7. Tak więc ten dron jest raczej czymś do latania po dworze, no chyba że macie jakiś bardzo duży dom czy mieszkanie, no to wtedy może, no ale tak jak mówię, lepiej nim się po prostu lata po dworze, tam naprawdę będzie mógł pokazać swoją pełnię możliwości. Jeżeli chodzi o dźwięk z tego drona, no to on jest, możecie sobie go teraz posłuchać. No ale szczerze mówiąc, dźwięk tutaj nie jest aż tak potrzebny. Poza tym zauważyłem, że im dłuższe jest wideo, tym bardziej dźwięk jest rozsynchronizowany względem obrazu. Także jeżeli po dłuższym locie wzięlibyście go w rękę i zaczęli coś do niego mówić, no to niestety, ale ruch ust nie zgrałby się z dźwiękiem, który słyszycie w głośnikach. Po paru lotach w mieszkaniu tym dronem śmigła magicznie czasami pękały. Pękały po prostu na środku. Materiał, z którego wykonane były oryginalne śmigła, jest bardzo sztywny i kruchy i wydaje mi się, że jest to ten sam materiał, z którego wykonane są osłony silników. Na tych oryginalnych śmigłach nie ma też loga żadnej firmy, także no nie wiadomo co to jest. No ale w zestawie już mamy firmowe śmigła Dalprop i widać, one są już znacznie gładsze i lepiej wykonane i te już tak łatwo nie pękały. Tamte potrafiły po prostu przy lądowaniu, jeżeli lekko coś w ogóle zaczepiły, po prostu pękały na środku. Także jeżeli chcielibyście się w takiego drona wyposażyć, no to od razu polecam kupić więcej markowych śmigieł. Po paru lotach pod spodem drona przykleiłem też paski z pianki, która była w zestawie, tak żeby ten dron miał miękkie lądowanie, a nie szurał i nie uderzał śrubami o podłogę czy o inne podłoża, na jakich bym lądował. Kolejne loty, które wykonywałem w garażu i tutaj już dałem temu dronowi trochę w kość. Oczywiście niespecjalnie, ale próbowałem trochę bardziej odważnie polatać, no i zdarzyło mi się dość mocno parę razy huknąć.
I niestety, ale po tych właśnie lotach zobaczyłem kilka wad. Po pierwsze, jak widzicie, jeden z obiektywów w tej kamerze delikatnie ucierpiał. Stało się tak, ponieważ niestety, ale ta rama nie chroni tak dobrze tej kamery, jak powinna. Jest to związane z kształtem tej kamery, ponieważ mamy dwa obiektywy, no i niestety wystają trochę one poza jej obręb. Jeżeli niefortunnie uderzymy, no to jest szansa, że rozbijemy sobie obiektyw. Oczywiście, gdyby te obiektywy były bardziej schowane, ta szansa również istnieje, jeżeli byśmy w coś ostrego uderzyli, no ale jakby nie patrzeć, przez to, że te obiektywy są bardziej wystawione, jest to bardziej prawdopodobne. Po tych kilku kraksach okazało się, że osłony silników niestety nie są tak dobre, jak wyglądały. Jak mówiłem, są prawdopodobnie z takiego samego kruchego materiału jak pierwotne śmigła, no i niestety podobnie popękały. Co prawda nie rozleciały się na kawałki, a ja naprawdę solidnie przywaliłem, no ale niestety pękły. A szkoda, myślę, że tutaj producent mógł trochę lepiej się wykazać, wykorzystując mniej kruchy materiał, no bo w końcu są to elementy, które no będą czasem o coś uderzać. W każdym razie silniki i śmigła zostały dobrze ochronione, ponieważ nic im się do tej pory nie stało, czyli jakby nie patrzeć, osłony spełniły swoje zadanie. Miałem wam już nie pokazywać DVR-u, ale chciałem wam pokazać, jak radzi sobie ta kamera po zmroku. No i właśnie to, co widzicie teraz, no to jest już po zmroku, już było dość ciemno, jak widzicie latarnie naprawdę mocno świecą, no a obraz w kamerze wystarcza do latania, także no kamera radzi sobie nieźle. I mówię tutaj o tym, ponieważ znów zdarzyło mi się tak, że lepiej widziałem w goglach niż po ich zdjęciu. Po ich zdjęciu zdziwiłem się, że jest aż tak ciemno, ponieważ obraz w goglach wcale tak ciemny nie był. No i w końcu coś, na co chyba wszyscy czekali, czyli nagranie z kamery w tym dronie w słoneczny dzień przy dobrze oświetlonej scenerii. Szczerze mówiąc, jestem pod wrażeniem, ponieważ ten obraz, szczególnie biorąc rozmiary tej kamerki, jest naprawdę dobry. Kolory są nasycone, ogólnie wszystko wygląda bardzo dobrze, obraz jest naturalny, no i jedyną rzeczą, do której tak naprawdę bym się tutaj przyczepił, no to właśnie to samo co wcześniej, czyli bardzo duża dystorsja obrazu. No, ale nie można mieć wszystkiego. Biorąc pod uwagę rozmiary i masę tej kamerki, jest to naprawdę świetny obraz. Kolejne loty, które wykonywałem, to już na większej przestrzeni, na przestrzeni, którą już znacie, nad polem, nad którym zazwyczaj latam swoim większym dronem. No i tutaj już nie było tyle światła, co wcześniej. Tutaj też były to już godziny takie, że to słońce już aż tak dobrze nie świeciło, poza tym były chmury, ale i tak, zobaczcie, ten obraz wygląda naprawdę dobrze. Zwróćcie też uwagę na to, jak płynny on jest. Nie ma jello, nie ma wibracji. Szczerze mówiąc, czasami wygląda tak, jakby był naprawdę ustabilizowany, a opcja stabilizacji obrazu w ustawieniach kamery jest wyłączona. I jeżeli ktoś się zastanawia, czy ją testowałem, próbowałem, ale niestety wtedy coś było nie tak z kamerą, nie chciała nagrywać, obraz skakał, także możliwe, że coś jeszcze jest z tym nie tak, może to w jakiejś kolejnej aktualizacji oprogramowania naprawią. Na tych nagraniach możecie też zauważyć, że ta kamera w odróżnieniu od standardowych kamer zachowuje się trochę inaczej. Zazwyczaj kamery, jeśli mają za mało światła, to albo ten obraz staje się mniej płynny, albo dostaje dużo ziarna. Tutaj nie dzieje się ani jedno, ani drugie, po prostu ten obraz staje się bardziej rozmyty. Także myślę, że producent tej kamery całkiem nieźle sobie poradził. W większości filmów o dronie pytacie mnie, ile takim dronem można polatać. No i w tym przypadku ten czas wynosi około 4 minuty, można więcej, można mniej, wszystko zależy od stylu latania. Jak widzicie, ten dron jak na swoje rozmiary radzi sobie naprawdę dobrze i naprawdę nie spodziewałem się, że będzie latał aż tak dobrze. Może nie osiąga takich prędkości jak większe drony i przez to nie będzie aż tak dobry do freestylu, ponieważ no, nie zawiśnie na aż tak długo w powietrzu, ale jeżeli chcecie robić jakieś ładne nagrania z płynnym lotem, malutkim dronem, no to naprawdę za pomocą tego drona można to zrobić. A dzięki jego niewielkim rozmiarom możecie wlatywać w miejsca, w które większym dronem wlecieć by było naprawdę trudno, a i tak będziecie mieli dobry obraz. Oczywiście za pomocą tego drona różne triki w powietrzu również możecie porobić, podobnie jak większymi dronami, i bawić się przy tym równie dobrze. Jeżeli chodzi o takie techniczne sprawy, techniczne rzeczy, które jeszcze zauważyłem w trakcie testowania tego drona, no to zauważyłem, że elektronika bardzo się nagrzewa. Oczywiście podczas latania nie jest to problem, ale w przypadku, gdy położycie tego drona przy komputerze, gdy ustawiacie coś w Betaflight w konfiguratorze i poleży on za długo, no to w moim przypadku rozgrzała się ta elektronika
według tego, co pokazywał komputer, do ponad 100 stopni i przy tej temperaturze flight controller zaczął się po prostu restartować. W każdym razie nic spalić się nie powinno, ale radzę Wam na to uważać, żeby czegoś przypadkiem nie przegrzać. Jeżeli chodzi o cenę tego drona, no to w tej chwili w zależności od wersji odbiornika, jaki sobie wybierzecie, kosztuje on około $270, czyli na tą chwilę około 1060 zł. I jest to, nie ukrywajmy, sporo jak za takiego mini drona. Link do niego oczywiście macie w opisie. Mimo wszystko w tej cenie dostajemy naprawdę świetnego drona, świetnie ustawionego, wykonanego z świetnych komponentów, a do tego oferującego naprawdę dobrą jakość obrazu. Tak więc jeżeli szukacie małego drona FPV, którym polatacie koło domu, w domu, a jednocześnie będziecie chcieli uzyskać z tego obraz świetnej jakości, no to myślę, że warto rzucić okiem na model omawiany w tym filmie. Jestem bardzo ciekawy, w jakim kierunku rozwinie się technologia tych małych kamer. Może w przyszłości zamiast poświęcać 80 gramów masy drona na dodatkową kamerę typu GoPro, żeby nagrać z niego jakiś sensowny obraz, będziemy mogli po prostu mieć większą baterię i polatać trochę dłużej, a jednocześnie ladać w ten sam sposób i uzyskiwać równie dobry obraz. Dajcie znać w komentarzach, co o tym myślicie i jak podobał Wam się ten dron. To jest tymczasem wszystko w tym filmie. Jeżeli macie jakieś pytania odnośnie tego drona, no to zadawajcie je również w komentarzach. Jeżeli ten film Wam się podobał, to zachęcam Was do zostawienia łapki w górę pod tym filmem, a jeżeli chcecie oglądać więcej podobnych treści, to zachęcam Was również do subskrypcji kanału. Zapraszam Was też na moją grupę na Facebooku Majstry Artka. Link do niej macie w opisie. Dzięki za oglądanie i do usłyszenia. Cześć!